Ostra wyprzedaż biżuterii złotej i srebrnej w sklepie Jubiler Monika. Złoto kupisz za połowę ceny, a wyroby ze srebra aż o 70% taniej. Celebrytki i ślubne obrączki z 30% rabatem. Dla panny młodej złoty łańcuszek gratis. Zapraszamy. Jubiler Monika w galerii Carrefour Kalisz. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta węgla luzem i w workach z polskich kopalń. Jesteśmy autoryzowanym sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Agnieszka Walczak, dzień dobry. Jest czwartek, zapraszam na magazyn miejski. Sprawdźmy, czym żyło dziś miasto. Prezydent Krystian Kinastowski zaprzysiężony. Wszyscy chcemy tego samego, pięknego, nowoczesnego i dynamicznego miasta. Radni wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Ja się cieszę, że to jest takie dopełnienie w samorządzie. To już ostatni dzwonek na wymianę opon. To już nawet za późno. Powinno się zmienić co najmniej miesiąc wcześniej. Czas na szczegóły. W obecności nowych radnych i zaproszonych gości Krystian Kinastowski został zaprzysiężony na prezydenta Kalisza w kadencji 2018-2023. Nowy włodarz ponownie podziękował Kaliszanom za wybór i za ogromne wyróżnienie. W swoim przemówieniu mówił o szerokiej współpracy prezydenta z Radą Miasta, o różnicach między klubami, z których powinna wynikać mądrość i siła tego grona, nie zaś powody do waśni. Sala recepcyjna wypełniona po brzegi. Głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystej sesji jest prezydent elekt i nowi radni, ale na pierwsze obrady tej sesji przyszli zaproszeni goście, przedstawiciele partii i stowarzyszeń, które wystawiły zwycięskich radnych. Są też rodziny samorządowców, społecznicy i po prostu kaliszanie zainteresowani nowym składem rady i nowym prezydentem Kalisza. Insygnia, które symbolizują władzę prezydencką, były już prezydent Grzegorz Sapiński przekazał Krystianowi Kinastowskiemu. Prezydent Kinastowski złożył ślubowanie i oficjalnie przejął stery nad miastem. Uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd, będę sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Krystian Kinastowski w swoim przemówieniu mówił o różnorodności poglądów i środowisk, które reprezentują nowi radni. Wyraził przy tym nadzieję i przekonanie, że z tych różnic rada może czerpać siłę, a nie awanturę. Te różnice nie mogą stać się naszą słabością i głęboko wierzę, że uda się przekuć je w siłę i mądrość. Wszyscy chcemy tego samego, pięknego, nowoczesnego i dynamicznego miasta. Jestem przekonany, że w tej wyjątkowej, bo 5-letniej kadencji pokażemy mieszkańcom, pokażemy całej Polsce, że mimo napiętych emocji społecznych w kraju, my tutaj w Kaliszu, w tym zabytkowym ratuszu i w tej sali jesteśmy
w stanie działać wspólnie dla dobra miasta. Prezydent Kinastowski powiedział dziś dziennikarzom, kto zajmie stanowiska dwóch wiceprezydentów. To Mateusz Podsadny ze Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza i Grzegorz Kulawinek, nowy radny prezydenckiego komitetu. Ja jestem przekonany co do tych osób, to nie jest tak, że one są narzucone powiedzmy przez jakąkolwiek organizację. Wynika to tylko i wyłącznie z tego, że mam do nich zaufanie. Wierzę, że jeżeli chodzi o te kompetencje takie już pracy w samym ratuszu, bardzo szybko sobie z tym poradzą. Tak jak mówiliśmy, energia poparta doświadczeniem, my mamy ludzi w swoim otoczeniu, którzy będą nas wspierać. Obaj nowi wiceprezydenci to bliscy współpracownicy prezydenta, którzy byli odpowiedzialni za tworzenie programu wyborczego Kinastowskiego i przebieg samej kampanii. Więcej o sylwetkach nowych wiceprezydentów Krystian Kinastowski powie na najbliższej konferencji prasowej. Nowy prezydent odebrał dziś gratulacje i podziękowania od przedstawicieli wielu środowisk miejskich, partii politycznych, stowarzyszeń, swoich współpracowników i Andrzeja Rogowskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia Samorządny Kalisz, który to już kilka miesięcy temu przekazał Kinastowskiemu kierowanie stowarzyszeniem i od początku wierzył w jego sukces wyborczy. Mieliśmy długą historię z Januszem Pęcherzem, gdzie miasto mogło się efektywnie rozwijać, dobrze zarządzane. Myślę, że Kaliszanie po ostatnich 4 latach kadencji no jednak zechcieli wrócić, za co wypada podziękować i pogratulować. Młody prezydent Krystian Kinastowski znów będzie mógł przyczynić się do kolejnego etapu, kolejnego skoku rozwojowego w Kaliszu. Nowy prezydent zarysował dziś najważniejsze cele swojej prezydentury, które pokrywają się z tym, co mówił w kampanii wyborczej. Zmniejszenie problemu smogu czy poprawa jakości komunikacji i rozbudowanie sieci dróg miejskich. A przewodniczącym nowej Rady Miasta Kalisza został Janusz Pęcherz. Podczas sesji za jego kandydaturą opowiedziało się 12 spośród 23 radnych. W trakcie obrad wybrano również dwoje wiceprzewodniczących. Zostali nimi Karolina Pawliczak z SLD i Tadeusz Skarżyński z PiS. Obrady pierwszej sesji Rady Miasta nowej kadencji prowadził, jak wskazywał protokół, najstarszy radny, czyli Stanisław Paraczyński. 23-osobowa rada miała dziś do wyboru dwie kandydatury na przewodniczącego. Stowarzyszenia Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza, które wspólnie szły do wyborów, zarekomendowały na to stanowisko doktora Janusza Pęcherza, byłego prezydenta miasta 3 kadencji. Myślę, że radny Janusz Pęcherz zapewni nowo wybranej Radzie Miasta Kalisza sprawne, stabilne, rzetelne funkcjonowanie, a jednocześnie będzie godnie reprezentował kaliską władzę uchwałodawczą na zewnątrz. Koalicja Obywatelska zaproponowała na to stanowisko Dariusza Grodzińskiego. Jest też kandydatem, który łączy doświadczenie władzy wykonawczej z bogatym doświadczeniem pracy w organach władzy uchwałodawczej. To odróżnia go od jego głównego konkurenta, pana Janusza Pęcherza, który nie był radnym i nie ma doświadczenia w sprawnym procedowaniu projektów uchwał, a także organizowaniu pracy Wysokiej Rady. Po prostu. Głosowanie było tajne. Wzięło w nim udział 23 radnych, a więc cała Rada Miasta Kalisza. Dariusz Grodziński oddano 11 głosów. Janusz Pęcherz 12 głosów. Oddano 12 głosów. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat radny Janusz Pęcherz uzyskał wymaganą liczbę głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta Kalisza. Nowy przewodniczący zadeklarował, że będzie kierował pracą Rady z energią i poszanowaniem dla wszystkich. Myślę, że będziemy wspierać we wszystkie uchwały dobrze przygotowane przez nowego prezydenta po to, żeby rozwijać Kalisz. Wszyscy w wyborach do Rady Miasta mieli postulaty, które temu rozwojowi będą służyły. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały okres. Ja ze swej strony tylko mogę przyrzec, że zrobię wszystko, żeby tak rzeczywiście było. Bezpartyjne stowarzyszenia zrealizowały zatem swój wyborczy plan. Krystian Kinastowski jeszcze w kampanii zaznaczał, że to Janusz Pęcherz będzie kandydatem na przewodniczącego Rady. Myślę, że niezależnie co mówią niektórzy radni,
to wynik głosowania jest taki, że wygrał Krystian Kinastowski z bardzo wielką przewagą. I teraz dzisiaj ja zostałem przewodniczącym Rady. Mam nadzieję, że będę w stanie to, o czym mówiłem w czasie kampanii, także realizować, pomagając mu jako przewodniczący, ale także pomagając doświadczeniem swoim, jakie mam po trzech kadencjach pracy jako prezydent miasta. W trakcie pierwszej sesji wybrano też dwoje wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza, Karolinę Pawliczak z SLD i Tadeusza Skarżyńskiego z PiS. Miejsca były trzy, ale Koalicja Obywatelska, która proponowała utworzenie tylko jednego stanowiska wiceprzewodniczącego, ostatecznie nie zgłosiła swojego kandydata. Dariusz Grodziński wraz ze swoją drużyną radnych zadeklarowali poparcie dla dobrych dla miasta projektów, ale swoje miejsce widzą jako opozycyjny do prezydenta klub. Samorządny Kalisz i Wszystko dla Kalisza odrzucił propozycję Koalicji Obywatelskiej, współpracy, pracy zawiązania koalicji. Woleli dogadać się z PiS. To wyszło wyraźnie w głosowaniu, o czym wyraźnie mówiliśmy, ale my się tym kompletnie nie przejmujemy, ponieważ mamy zestaw zadań powierzonych przez mieszkańców do realizacji. Przypomnijmy, że prezydent Krystian Kinastowski zaproponował wszystkim klubom radnych szeroką współpracę, tak zwane porozumienie kaliskie, i nie zawiązał z żadnym klubem sztywnej koalicji. Dlatego dziś stowarzyszenia, z których się wywodzi, wyszły z pomysłem, by każdy klub miał swojego przedstawiciela w prezydium rady. Te propozycje Koalicja Obywatelska odrzuciła. Rada Miasta Kalisza nowej kadencji liczy 23 członków. 8 mandatów ma Koalicja Obywatelska, 7 Prawo i Sprawiedliwość, 5 prezydenckie ugrupowania, Wszystko i Samorządny, Zgodnie dla Kalisza, i 3 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Co zrobić, aby komunikacja autobusowa w obrębie aglomeracji kalisko-ostrowskiej spełniała potrzeby wszystkich mieszkańców? Jakie rozwiązania mogą nas przybliżyć do stworzenia tak zwanego transportu zrównoważonego? To tylko niektóre pytania, jakie padały w trakcie niemal całodziennego panelu dyskusyjnego, który odbył się w środę w Kaliszu. Nowoczesny transport publiczny to najlepsze rozwiązanie, bo zmniejsza ilość korków i zanieczyszczenie powietrza. Słowem, poprawia jakość życia w miastach. Mimo wielu inwestycji w infrastrukturę publicznej komunikacji, wciąż za mało mieszkańców decyduje się jednak na korzystanie z niej. Dlatego Kalisz zdecydował się na przystąpienie do projektu P4Trans, Project Partnership Agreement. W Polsce za realizację projektu obok Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska odpowiedzialny jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, a w wymianę wiedzy i doświadczeń zaangażowały się 4 partnerskie instytucje z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Grecji i Hiszpanii. Bazą projektu jest organizacja debat i dyskusji, w czasie których rozmawia się z mieszkańcami na temat ich przyzwyczajeń komunikacyjnych, marzeń i idealnych rozwiązań w tym zakresie. Prowadzimy to specjalną taką metodą wypracowaną w projekcie badawczym unijnym, która najpierw dociera do tego, co dla nas rzeczywiście jest najważniejsze. Bo czasem żyjemy w taki sposób troszeczkę machinalny i mówimy na tym, co jest na wierzchu. My chcemy dotrzeć do tego, co nas wewnątrz człowieka jest, co jest dla nas najważniejsze. W jednym z pierwszych spotkań udział wzięło ponad 25 mieszkańców Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego i okolicznych gmin. Grupa panelistów była zróżnicowana pod względem wieku, wykształcenia, płci i preferowanych sposobów przemieszczania się. Transport publiczny, co poświadczają badania, to podstawa przemieszczania się dla osób starszych, którym zależy nie tylko na rozwiązaniach ekologicznych, na budowie ścieżek rowerowych wiodących poza miasto, ale także na udogodnieniach przy korzystaniu z autobusów. Dobrze by było, żeby było bardzo dużo autokarów niskopodłogowych, dostępnych do osób niepełnosprawnych, no i w różnych kierunkach naszego miasta, bo dostęp jest niestety bardzo trudny. Wizja transportu powinna być także efektem współpracy wielu gmin, których mieszkańcy niejednokrotnie z powodu nauki czy pracy codziennie przemierzają nawet kilkadziesiąt kilometrów. W moim odczuciu to brak jest jeszcze, to zaniechano, bo kiedyś to było chyba, to nie chyba tylko tak, było to lepiej sprawa postawiona, komunikacji między wsią a miastami. Mam akurat takie przypadki z mojego środowiska odoranowskiego, z gminy Przygodzice, gdzie ten kontakt został ograniczony. Dyskusyjne panele mają być zatem bezcennym źródłem informacji, jak dopasować już istniejące rozwiązania do oczekiwań mieszkańców, na które sposoby komunikacji położyć akcent oraz jak opracować skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne. Stworzony w ich efekcie plan działań wpłynie na kolejne inwestycje, do których przygotowuje się Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.
Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, nie reagował na sygnały dawane przez ścigających go policjantów, a w końcu porzucił samochód z pasażerem w środku i próbował uciekać pieszo do pobliskiego lasu. Całą sytuację nagrał policyjny wideorejestrator. 28-letni kierowca Mazdy, mieszkaniec powiatu kaliskiego, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Wszystko działo się 17 listopada na terenie gminy Stawiszyn. Policjanci z tamtejszego komisariatu zauważyli Mazdę, której kierowca, jak podejrzewali, może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze włączyli sygnały i ruszyli za pojazdem, który bardzo szybko oddalał się w kierunku Stawiszyna. W pewnym momencie kierowca Mazdy skręcił w drogę, na której znajdował się nieoznakowany radiowóz ruchu drogowego. Policjanci natychmiast ruszyli za uciekającym pojazdem, który wjechał na drogę gruntową. Po przejechaniu kilkuset metrów kierowca Mazdy gwałtownie zahamował, wysiadł z samochodu i zaczął biec w kierunku lasu. Za mężczyzną ruszyli policjanci drogówki. Udało się go zatrzymać, gdy wbiegł do lasu. Zdenerwowanym pasażerem zajęli się funkcjonariusze z komisariatu. Kierowcą Mazdy okazał się 28-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za jazdę po pijanemu i niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. A teraz coś dla rozważniejszych kierowców. Nie jest to obowiązek nałożony prawem, ale specjaliści nie mają wątpliwości. Każdy rozsądny kierowca powinien zmieniać opony z letnich na zimowe. A końcówka listopada to ostatni dzwonek, by odwiedzić zakład wulkanizacyjny. Zimowa opona przy takich warunkach atmosferycznych jak teraz zachowuje się zupełnie inaczej niż jej letnia wersja. Skraca drogę hamowania i poprawia przyczepność. Opony zimowe od letnich różnią się kształtem i głębokością bieżnika, ale przede wszystkim właściwościami materiału, z którego zostały wykonane. Inna mieszanka gumy. One nie robią się twarde zimą i przede wszystkim o to chodzi. Doświadczonych kierowców nie trzeba do tego przekonywać. Dla nich te różnice są oczywiste. Przyczepność tej opony zimowej jest na znacznie wyższym poziomie niż opona letnia. Czuć mniej te przeciążenia, które są w momencie, gdy na przykład są warunki atmosferyczne, typowo zimowe, oblodzenie, ośnieżenie. No po to ta opona ma spełniać te wszystkie wymogi, żeby kierowca się czuł bezpiecznie, niezależnie od tego, gdzie w tą trasę jedzie. Wulkanizator Jacek Czajka ocenia, że w Kaliszu zaledwie 1% kierowców nie zmienia opony na zimowe. Kierowcy z reguły to robią, jednak zostawiają to na ostatnią chwilę. Zawsze. To jeszcze się nie zdarzyło, żeby się to naprawdę tak rozłożyło w terminie. Zawsze jest boom, jak się robi zimno. No ale tak jak dzisiaj, to już ostatni dzwonek pewnie. Oczywiście. To już nawet za późno. Powinno się zmienić co najmniej miesiąc wcześniej. Specjaliści bezpieczeństwa ruchu drogowego zalecają, by opony zimowe zakładać, gdy średnia temperatura spadnie poniżej 7 stopni Celsjusza. W tej chwili w Kaliszu jest już dużo chłodniej, ale ruch w zakładach wulkanizacyjnych dopiero się rozkręca. Kończy się górska przygoda Krystiana Durmana. Kaliszanin, aktor Starego Teatru w Krakowie, wraca z 3-tygodniowej wyprawy w Himalaje, której poszczególne etapy można było obserwować na facebookowym profilu Kalisz, dopisz swoją historię. Krystian Durman wyruszył do Nepalu na początku listopada. Po kilkudniowej aklimatyzacji w Katmandu i lądowaniu na zaledwie 460-metrowym lotnisku w Lukli rozpoczął himalajski trekking, by przyzwyczaić się do zmian w temperaturze i ciśnieniu. Jego wędrówka wiodła m.in. przez Amma Dablam i Everest Base Camp oraz szczyty Kalapatar oraz Chukungri. W Dniu Niepodległości oddał hołd polskim himalajstom przy czortenie pamięci nieopodal południowej ściany Lhotse. Kaliszanin szykuje się już do powrotu, ale prosto z Katmandu, specjalnie dla magazynu Miejskiego, podsumowuje swoją wyprawę. Mogę śmiało powiedzieć, że jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie widziałem, to Amma Dablam Base Camp, ponieważ było tam mnóstwo kolorowych, fantastycznych ludzi, namiotów, ponieważ jest sezon wspinaczkowy na ten ponad 6000 wierzchołek. Tam znalazłem się w przeddzień 11 listopada, a właśnie 11 listopada miałem okazję uczcić nie tylko Dzień Niepodległości w Polsce, stulecie odzyskania niepodległości, ale przede wszystkim mojego wielkiego mentora, człowieka, który prawie 30 lat temu odpadł od ściany Lhotse, od góry, którą też miałem okazję widzieć, czyli uczcić pamięć o Jerzym Kukuczce. To były dla mnie chyba takie dwa najważniejsze momenty. Oczywiście zachód słońca z widokiem na Mount Everest, na Kalapatar,
ponad 5600 metrów. Do najcięższych momentów aktor zalicza wędrówkę przez przełęcz Kongmala Pass i przejście przez lodowiec Kumbu, ale jak sam przyznaje, były to dla niego wielce pouczające doświadczenia życiowe. To, co przeżył w Himalajach, będzie starał się zawrzeć w krótkim filmie, książce oraz w prelekcjach, które mają być częścią spotkań z młodzieżą w kaliskich szkołach. I tym materiałem kończymy magazyn miejski. Więcej informacji z Kalisza i regionu znajdziecie na portalu faktykaliskie.pl. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór z zachmurzeniem całkowitym, na termometrach minus 1 stopień, na barometrach 1009 hektopaskali, wiatr umiarkowany ze wschodu. Noc pogodna również z 1 stopniem poniżej zera. Piątek od rana pochmurny, przejaśnienia możliwe w południe, maksymalnie 2 stopnie Celsjusza, ciśnienie na stabilnym poziomie 1008 hektopaskali, wiatr słaby.